Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych chciałam Wam pokazać, jak prosto można zbudować model autoregresyjny. On jest dobrą alternatywą, gdy nie mamy dla danej zmiennej objaśnianej przygotowanej bazy zmiennych objaśniających, czyli tych, które teoretycznie mogą wpływać nam na Y. Nie zawsze jeszcze jest tak, że dla danej zmiennej można mówić o występowaniu o występowaniu trendu liniowego, bo nie każda zmienna taki trend liniowy czy jakikolwiek nieliniowy ewentualnie może ona nie wykazywać. Jeżeli dodatkowo zmienna ma częstotliwość częstszą niż rok, może zachodzić efekt sezonowości, ale nie musi. Także jest wiele elementów przy budowie modelu, z którymi możemy się spotkać, ale one nie znaczy, że są konieczne. Czasem jest taka mała baza danych, że występują tylko wartości zmiennej objaśnianej. Co w tym momencie? No na pewno można spróbować ze zbudowaniem modelu autoregresyjnego. Jeżeli klikniemy prawym klawiszem na tej zmiennej i bierzemy korelogram i domyślnie tutaj wykorzystamy 8 opóźnień, to możemy zauważyć na podstawie naszych wyników tego korelogramu, że dla funkcji PACF, czyli autokorelacji cząstkowej, Partial Autocorrelation Function, dwie gwiazdki, które świadczą o istotnych opóźnieniach, pojawiają się przy drugim opóźnieniu, przy trzecim, jak i przy czwartym. Czyli, mówiąc prościej, jakaś tam autokorelacja może uda nam się zbudować model z użyciem autokorelacji i może opóźnienia aż do rzędu czwartego tutaj będą istotne. Nie znaczy się, że tak jak tutaj widać, że jeżeli autokorelacja rzędu czwartego jest aż istotna, to nie znaczy, że one się utrzymają, ale spróbujemy zbudować sprawnie taki model. Ten wykres jest może taką dodatkową wskazówką, ale głównie opieramy się o PACF, jego analizę. Jeżeli tutaj klikniemy okno specyfikacji modelu albo klikniemy zakładka model, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, i zmienną Y dodamy tutaj niebieskim przyciskiem strzałki jako zmienną zależną, no w pierwszym momencie nie mamy żadnych tutaj regresorów, czyli tych zmiennych, które mogłyby wpływać na Y. W tym momencie klikamy sobie w zakładkę opóźnienia. Jeżeli aż do rzędu czwartego były ważne opóźnienia, klikamy OK. I w pierwszym momencie na Y, jak widać, mogą wpływać cztery zmienne. Są to te same zmienne, co objaśniana, ale z okresów wcześniejszych. I nieraz jest tak w ekonomii, no i w życiu codziennym, że to, co było dzień wcześniej, wpływa na bieżące wyniki tej samej cechy. Na przykład jeśli chodzi o nasze zarobki. Jeżeli zarobki w poprzednich miesiącach były rosnące, prawdopodobnie nasze zarobki też będą rosły i na przykład konsumpcja, załóżmy. Jeżeli cokolwiek wczoraj się dużo najedliśmy i w poprzednich dniach dużo konsumowaliśmy, na pewno poziom konsumpcji z okresów wcześniejszych może wpływać na bieżącą konsumpcję. Także jest to jak najbardziej sensowne. Przejrzyjcie notatki swoje uczelniane i tu już widzimy po wygenerowaniu, że model ma jakąś rację bytu. Co to daje? O czym ja mówię? O tym, że mamy cztery zmienne objaśniające i tutaj jeśli chodzi o wartość P dla tych zmiennych, one mają dość dobre wyniki, bo gdy wartość P jest do 5%, to pojawiają się 3 lub 2 gwiazdki. Dwie gwiazdki są wtedy, kiedy ta wartość P jest między 1 a 5%, a 3 gwiazdki, gdy ta wartość P już jest nawet mniejsza od 1%. Model nie jest najwyższej jakości, ponieważ
Dla zmiennej y minus 1, czyli dla wartości y z wcześniejszego okresu, oszacowana wartość, która tyle wynosi, ta oszacowana alfa, pokazuje, że ta wartość p dla niewygenerowana jest wysoka. Czyli trzeba będzie zredukować ten model o zmienną y minus 1, co wskazuje tutaj podpis pod sponem. Jednocześnie należy zauważyć, że wygenerowana wartość współczynnika determinacji to już 65% prawie, tak 66, i to oznacza, że aż w 66% to, jak y kształtował się maksymalnie sprzed czterech okresów, może decydować o bieżących wartościach y bieżących. A więc jest to dość dużo, bo jeżeli byśmy dołożyli jakiś element ewentualnie trendu, sezonowości lub jakiejkolwiek zmiennej objaśniającej, czyli niezależnej, możliwe, że ten współczynnik determinacji przy takim wzbogaconym modelu byłby jeszcze wyższy. A więc jeżeli wejdziemy edycja, modyfikacja i teraz usuniemy tą zmienną, która była najgorsza spośród możliwych, wygenerowany został model, który posiada po pierwsze podobny poziom współczynnika determinacji, a zmienne już są bardziej istotne. Dlaczego tak mówię? Bo już przy każdej ze zmiennych, oczywiście nie bierzemy pod uwagę stałej, pojawiają się dwie lub trzy gwiazdki. Ale niestety zmienna yt minus 2, czyli wartość y sprzed dwóch kwartałów, bo mamy akurat dane kwartalne, w tym momencie straciło trochę na jakości, czyli wartość p jednak już tutaj w nowym modelu jest już powyżej 5%, a więc taka zmienna dla nas jest powyżej poziomu, jej wartość p jest już powyżej poziomu istotności alfa 5%, czyli tą zmienną należy wyrzucić z modelu, aby uzyskać ostateczną formę tego modelu jako najlepszą. Jak widzieliście, usunęłam y minus 2, no i znowu powstaje nam model, gdzie znowu zmienia się sytuacja i y sprzed trzech okresów, teraz on całkowicie nie wykazuje istotności, bo jego wartość p znacząco przekracza 5%. W tej sytuacji dalej musimy przeprowadzać redukcję i tym razem usunąć zmienną y sprzed trzech okresów. I teraz ten model jest modelem autoregresyjnym na pewno, rzędu czwartego, tylko z jedną zmienną objaśniającą, gdzie na bieżącą wartość y wpływa wartość y sprzed czterech kwartałów. Model, ja już bym powiedziała, jest co najmniej na takim już umiarkowanym poziomie wyjaśnienia. No nie jest to jeszcze zachwycające, bo przynajmniej 80% to powinno wychodzić, ale już jest jakaś wskazówka, że jeżeli nie mamy sposobu innego niż używanie zmiennych niezależnych do modelu, bo ich po prostu nie ma, albo model nie posiada trendu liniowego, to taki model już jest pierwszym możliwym, jakimkolwiek dopuszczalnym o umiarkowanej jakości modelem, w którym wartość bieżąca y jest wyjaśniana przez wartość y sprzed wcześniejszych kwartałów. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów.
Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.